Zapraszam na drugą część opowieści o aspektach praktycznych obecności fotografa i operatora w przestrzeni liturgicznej. Już jesteśmy w tej przestrzeni, zaraz zacznie się msza. Już przedstawiliśmy się, jesteśmy po rozmowach, wiemy kto jest celebransem, celebrans też wie kim my jesteśmy, wiemy jak ma na imię kościelny i czy można wejść na chór. I zaczyna się msza święta. Musimy pamiętać przez cały jej czas o tym, że mamy być przezroczyści. nie możemy za bardzo ingerować w swoją obecność. W przebieg tej uroczystości. Ta przezroczystość, o której mówiłem w poprzedniej części, to także kwestia ruchu. Jak się powinniśmy poruszać? Znowu nie powinniśmy się odróżniać od innych, ale ci inni w większości siedzą albo stoją w jednym miejscu. My musimy się przemieszczać. Nie możemy tego robić za wolno, dostojnie krocząc. Nawet ministranci tego nie robią, mają wyraźnie określone, jak powinien wyglądać ruch wokół ołtarza, i nie jest to dostojne kroczenie. Ale nie możemy też biegać, czyli musimy wypośrodkować. Tak jak w chodzie na dłuższych dystansach w dyscyplinie olimpijskiej, w której mamy doświadczenia medalowe i to złote, łatwo być zdyskwalifikowanym za to, że się chce pójść za szybko, a jeżeli idziemy za wolno, to niestety nie dojdziemy do mety w odpowiednim tempie. Także zrównoważone tempo marszu i oczywiście. Chodzimy. Jest w kościele jedna taka linia, która powinna zwrócić naszą uwagę, a w zasadzie mogą być nawet dwie. Przed mszą, kiedy nie ma akcji liturgicznej, główną osią, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, jest oś wiodąca od tabernakulum, czyli tego miejsca, gdzie przechowywane jest najświętsze ciało Jezusa Chrystusa, oznaczona zwykle lampką, wieczną lampką pomarańczową albo czerwoną. I jeżeli przechodzimy poza mszą przed tą lampką, to powinniśmy oddać szacunek. Jeżeli to jest poza taką, takim momentem, gdzie się spieszymy, najlepiej, żeby to było uklęknięcie na dwa kolana albo na jedno kolano. Ale podczas Mszy Świętej to najważniejsze miejsce zmienia e, e, swoją... To, to jest inne miejsce. To nie jest tabernakulum, ale to jest ołtarz. W niektórych kościołach tabernakulum jest w centralnej części e, ołtarza, czyli oś. Ta główna, przy przekraczaniu której powinniśmy coś zrobić, innego niż zwykle, to jest ta sama oś, ale bywają kościoły, w których tabernakulum jest nieco z boku, i wtedy ołtarz, oś ołtarza jest czymś innym. W trakcie mszy świętej to ołtarz, wokół ołtarza się ogniskuje wszystko to jest najważniejsze miejsce i kiedy przychodzimy przed ołtarzem, to powinniśmy na środku na chwilę się zatrzymać i przynajmniej skłonić. A Dokładniej, do momentu przeistoczenia kłaniamy się, a od momentu przeistoczenia uklęknijmy na jedno kolano. Nie czyńmy przy tym żadnych dziwnych gestów, takich, takich nie wiadomo czego, takiego udawanego znaku krzyża. Nie ma takiej potrzeby. Znak krzyża robimy. Kiedy uczestniczymy we mszy na początku, wchodząc do kościoła, i na końcu. W trakcie nie ma takiej potrzeby, nie, nie robimy takich gestów, nie robimy też takiego przyklęku, żeby w biegu szybko coś osiągnąć. Najlepsze rozwiązanie to jest stanąć, skłonić głowę i pójść dalej. To także ma znaczenie praktyczne, ponieważ wyobraźmy sobie kogoś, kto ma aparat fotograficzny z długim obiektywem. W przypadku systemu Canona jest taki obiektyw 1400, który. Na długim końcu jest długi, a na krótkim krótki. I czasem zapominamy zablokować możliwość wysunięcia się i robimy taki szybki przyklęk, bo spieszymy się i w tym momencie wysuwa się obiektyw i odległość między końcem obiektywu, ostatnią soczewką, a podłogą wynosi np. minus 2 mm. To oznacza zniszczenie. Zniszczenie najczęściej obiektywu, czasem także posadzki. I huk oczywiście. Nie zrobimy dalej zdjęć i no, zwrócimy na siebie uwagę. Także ta postawa stojąca, skłonienie głowy jest wystarczająca, byle to zrobić w sposób godny, a nie taki na odwal się, mówiąc brzydko. Czyli mamy tabernakulum poza mszą i ołtarz w trakcie mszy świętej. Kiedy przechodzimy przez środek przed ołtarzem. Stajemy i yy, yy, skiniemy, skin, musimy skinąć głową, możemy też przyklęknąć, nie musimy robić przy tym znaku krzyża. Jakie mogą być dodatkowe patenty dotyczące poruszania się przy uwzględnieniu tej naszej przyzroczystości? Nie powinniśmy przechodzić między na przykład młodymi a ołtarzem. Generalnie blisko ołtarza, tak żeby wszyscy widzieli, lepiej tego nie robić. Jeżeli kościół jest mniejszy, to dobrze byłoby przechodzić pod chórem, czyli z tyłu. Nikt nie będzie wtedy tego widział. Są też kościoły, w których ołtarze mają z tyłu przestrzeń wolną. Można jej obejść. I to nie muszą być wcale duże kościoły, chociaż z tych nowszych tak nie jest. To muszą być takie przedsoborowe kościoły. I na przykład w łódzkiej katedrze tak jest, że spokojnie można obejść ołtarz z tyłu, nie zwracając na siebie uwagi. Ale w mniejszych parafialnych, wiejskich kościołach też tak jest. Zanim zaczniemy korzystać z tego przejścia, może sprawdźmy, czy ono jest drożne, czy nic tam nie stoi na, na drodze. Czyli starajmy się nie poruszać główną, czyli środkową nawą, bardziej bocznymi i z tyłu albo za ołtarzem. Możemy wykorzystać ambonę do zrobienia ujęć, albo wchodząc na nią, albo ustawiając na stałe jakieś źródło, które nam zrobi zdjęcie czy, czy film. Wykorzystanie chóru, to oczywiście zależy już od naszych, naszej pomysłowości, planu i możliwości. Tak? Czy załatwiliśmy sobie tę te, te przestrzeń ambony, gdzie możemy ustawić na przykład kamerę, która przez cały czas będzie filmować plan ogólny. To trzeba ustalić wcześniej oczywiście z organistą, bo jemu to może przeszkadzać. Pytanie, które bardzo często jest zadawane, czy są takie momenty, w których nie można robić zdjęć. Odpowiedź będzie taka: nie ma ale musimy uwzględnić kilka kwestii. Pierwsza kwestia to jest cisza. Otóż w czasie Mszy świętej, poza tymi momentami, kiedy mówi Celebrans, mówią wierni, jest czytana, msza, czytana lekcja, Ewangelia, śpiewany psalm, to poza tymi momentami, kiedy cały czas ktoś coś mówi, są też momenty ciszy i one są bardzo ważne podczas Mszy świętej. Są takim krem de la crème. To jest moment, kiedy Możemy się naprawdę skupić i te momenty mają też największe znaczenie podczas mszy i powinniśmy zminimalizować nasze wkraczanie w te momenty, już nawet nie przez sam moment fakt robienia zdjęcia, że ono zostanie wykonane, tylko przez dźwięki, które temu towarzyszą, czyli minimalizujemy te dźwięki. Jak najbardziej. I na przykład moment podniesienia, kiedy na, następuje przeistoczenie. E, kapłan podnosi najświętsze ciało Chrystusa do góry. Ja osobiście bardzo lubię ten moment. On jest bardzo ciekawy, choć powtarzalny. I lubię zrobić zdjęcie, no ale wtedy jest cisza, właśnie. Nikt nic nie mówi, nikt nic nie śpiewa. Ale czy na pewno? Pojawia się dzwonek, i e, najczęściej są to dwa dzwonki i w pierwszy pewnie nie trafimy, ale w drugi możemy trafić i wtedy ten odgłos dzwonka idący od ołtarza może się pokryć z odgłosem migawki czy jakiegokolwiek innego, no, to co jest niezbędne. Jak się wstrzelimy, to wtedy też możemy zrobić zdjęcie, ale generalnie szanujmy ciszę i wtedy ani nie chodźmy, bo nie, może, nie, nie powinniśmy wtedy się przemieszczać, ani nie wydawajmy z siebie dźwięków żadnych. Kolejna kwestia, homilia. Czy można robić zdjęcia podczas homilii, czy można ją filmować. To jest kwestia ustalenia z celebransem. Tym konkretnym, który będzie głosić homilię. No, to może nie być celebrans, to może być, to może być inny ksiądz. Czyli jeśli uda nam się uzyskać zgodę, no, robimy zdjęcia i filmujemy. a jeśli nie. a jeśli nie, to spróbujmy wywalczyć chociaż trochę, żeby na początku, żeby przez minutę można było robić zdjęcia, albo przez minutę filmować. Homilia jest ważna. Dla młodych jej zarejestrowanie i potem wykorzystanie w filmie też może być ważne, bo homilia może zawierać jakieś elementy bardzo osobiste, jakiś plan program, albo jeżeli ksiądz ich zna jakieś odniesienie do tego, kim są i kim mogą być. Ja uważam, że warto to zarejestrować, ale musi to być za zgodą księdza. Dlaczego ksiądz nie zgadza się na robienie zdjęć w trakcie homilii? Szczególnie zdjęć, bo filmowanie jest statyczne, jeżeli filmujemy, to jemu to nie przeszkadza. Raz może uważać, że jest niefotogeniczny. To jest takie sobie. No wtedy można robić zdjęcia nie jemu, ale innym. Wykorzystać ten czas. Może mówić, że to jest rozpraszające dla niego. No to wtedy właśnie ta minuta dla fotooperatorów, i potem już nie przeszkadzajmy. Ale może też ksiądz powiedzieć i to mnie przekonuje bardzo przekonuje ale tu też można poprosić o tę jedną minutę, żeby robić zdjęcia, że podczas ślubu, czy pierwszej komunii, czy chrztu, bardzo często w kościele są ludzie, którzy byli w tym kościele wieki, Wcześniej. A dla księdza, który jest wierzący i który traktuje poważnie swoje powołanie, to powołaniem podstawowym jest głoszenie Boga i tym, którzy do niego lgną, i tym, którzy są od niego daleko. Więc ci, którzy przychodzą raz na jakiś czas, być może to jest jedyna okazja, żeby usłyszeli słowo Boże, właśnie teraz. I ten argument, żeby nie fotografować, nie rozpraszać, właśnie tych ludzi, których my nie znamy przecież, do mnie przemawia. No ale różne mogą być te argumenty. Kupić, nie kupić, potargować warto. Zawsze warto o to zapytać. Czyli homilia nie jest takim momentem, kiedy na pewno nie można, albo na pewno można. To zależy od ustalenia z księdzem, który celebruje mszę świętą. Jak nagrywać dźwięk? To już filmowcy mają swoje patenty w, nie tylko w odniesieniu do kościoła, ale jeżeli ktoś dopiero zaczyna, podpowiem, pod że źródłem czystego dźwięku tego, co się dzieje w przestrzeni liturgicznej, jest system nagłośnieniowy. Wzmacniacze teraz najczęściej już są na tyle dobrej klasy, że mają wyjście liniowe i możemy z tego wyjścia uzyskać sygnał dźwiękowy, który jest wystarczający i możemy z niego skorzystać. Pamiętając jednak o dwóch rzeczach. Czasem ten system, Sygnał liniowy wychodzący ze wzmacniacza bywa przesterowany, szczególnie jeżeli ktoś uderza, jak mówi p. W, albo w ogóle jest przysterowany, a w głośnikach tego nie, nie słychać. Druga sprawa nie słychać odpowiedzi, które nie są mówione do mikrofonu. I wtedy, jeżeli jest, chcemy całość mszy przekazać młodym, potrzebujemy jeszcze jakiegoś jednego źródła dźwięku, który będzie ten efekt odpowiedzi wiernych nagrywał. Generalnie, jeżeli bierzemy sygnał dźwiękowy ze wzmacniacza kościelnego, to dobrze jest mieć jeszcze alternatywne źródło, nie będące źródłem z kamery, tylko jakiegoś rejestratora zewnętrznego, tak żeby w razie czego skompensować pewne braki, niedostatki tego źródła. Parafialnego, kościelnego. Czy można uczestniczyć w Mszy Świętej? Tak, jeżeli ktoś jest osobą wierzącą, tak, może uczestniczyć w Mszy Świętej. Nie ma najmniejszego problemu z tym, żeby przyjął na przykład komunię świętą. Nie ma fotograf ograniczonych praw do swojej aktywności religijnej podczas liturgii. Teraz kwestia ślubu. Warto, żebyśmy przed samym ślubem przypomnieli jeszcze młodym, żeby stanęli do siebie przodem i do siebie przodem mówili słowa przysięgi w tym momencie. To też może im troszkę pomóc. Z kolei nie powinniśmy ustalać żadnych tajemnych znaków pomiędzy jednymi a drugimi. Nie, bo to jest niebezpieczne. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy, chcemy, żeby młoda na nas spojrzała i się uśmiechnęła i coś sygnalizuje. Pokazujemy i widzi to teściowa, jak się poczuje. Ale generalnie te znaki będą rozpraszać i młodych, i innych ludzi, którzy to y, y, mogą zauważyć. Także tym znakom mówimy nie. Ja też mówię nie lampom błyskowym. Jeżeli już musimy używać, bo jest kościół bardzo ciemny, starajmy się to minimalizować i nie strzelać pełną mocą tej lampy błyskowej. Ale naprawdę y, dzisiejsze współczesne matryce są wystarczające do tego, żeby. Posiłkując się światłem zastanym, zrobić bardzo dobre zdjęcia, mające klimat no, naprawdę ciekawe. Pamiętajmy podczas ślubu, żeby upolować najważniejsze osoby dla młodych, te, o których się dowiedzieliśmy podczas rozmowy wcześniej, ale być może też zrobić portret osób, które w sposób szczególny przeżywają ten moment. To może być na przykład takie polowanie podczas z homilii, jeżeli księdzu nie będzie to e, przeszkadzało. E, kiedy robić portrety? No, Homilia jest jednym z takich momentów, kiedy można robić portrety, ale można też robić portrety w czasie pierwszego czytania, kiedy wszyscy siedzą i słuchają. Potem może być już za późno na coś takiego. Jak sobie radzić z wujkiem z Helsinek, który ma świetny aparat, i mimo tego, że ustaliliśmy z młodymi, że nie będzie nikogo innego, to on jednak się znajdzie w tej przestrzeni i zacznie nam zajmować, a jeśli jest wy. Trawnym fotografem, to zacznie nam zajmować najlepsze miejsca. Możemy być pewni. No starajmy się z nim też porozmawiać i powiedzieć, że no my tutaj musimy to zrobić, i jeśli można byłoby, to żeby jednak tę przestrzeń nie zawłaszczał. A jeżeli chcę zrobić jakieś zdjęcie gdzieś z pobliża, no to proszę nawet go wpuścić raz czy drugi. Ale dać do zrozumienia, że też tu jesteśmy i to, to nasz obowiązek. Nie wiem czy mówienie o tym, że w umowie jest coś takiego zawarte ma znaczenie, to raczej trzeba byłoby poprosić o to młodych, o czym mówiłem już wcześniej. Chrzest. Chrzty są bardzo różne. Tutaj nie ma takiej, takiego ujednolicenia w skali kraju jak w przypadku Pierwszej Komunii i bywa tak, że jest kilka chrztów jednocześnie i kilku fotografów i jeszcze ciocie wujkowie. Wtedy jest bardzo trudno znaleźć dogodną pozycję i tutaj ta rozmowa o wykorzystaniu jakiejś przestrzeni presbiterium jest szalenie istotna. Tylko pamiętajmy o tym, że jeżeli ktoś zobaczy. Że my stoimy w miejscu, które jest formalnie niedozwolone, to też stanie w tym miejscu. Nie ma szans, żeby z niego zrezygnował. Także my będziemy grzeczni, poprosimy, a inny z tego skorzysta. Musimy sobie z tym radzić. No i podczas chrztu nie używamy lampy błyskowej. Program, żeby nadać komunikat. Teraz można powiedzieć, jestem obecny. Pierwsza komunia święta. Tutaj ważne jest, żebyśmy nie poprawiali. Czy wiązanek, czy strojów dzieciom. One są już i tak wystarczająco rozproszone przez to, co się dzieje, tą perspektywę, która będzie potem przyjęcia prezentów, żeby jeszcze dodatkowo wchodził ktoś nowy i poprawiał, bo jest nierówno marynarka albo alba, albo kwiatki, nie tak jak trzeba. Nie poprawiajmy i poprośmy też rodziców, żeby oni nie poprawiali poprośmy no to nie zależy od nas ale możemy spróbować to osiągnąć rodziców żeby nie robili zdjęć z lampą błyskową bo to też jest bardzo rozpraszające dla dzieciaków i dla wszystkich a często rodzice mają taką ochotę niby jest jeden fotograf no ale muszę zrobić swojej Zosi zdjęcie no i robi się na przykład telefonem komórkowym zdjęcie z tą lampką wbudowaną nic ta lampka nie da a tylko zepsuje ten efekt, który powinien być takiej intymności i przebiegu nieskrępowanego. Także z, z, zmniejszajmy i swoją ingerencję w przebieg tej uroczystości i, i to, co robią inni. A wujek z Helsinek na pierwszej komunii świętej, czy może nawet na próbach, warto to uwzględnić. Nawet jeżeli nie, nie, nie słyszymy o tym, bo nie usłyszymy na pierwszej komunii, nie da się z wszystkich rodziców Wypytać o takiego wujka. Zadbajmy o to, żeby ta przestrzeń, w której można się poruszać robiąc zdjęcia, była wydzielona i żeby nie, była wyraźnie wydzielona. Nie tak wirtualnie, ale wyraźnie może jakimś sznurem. To, to zwykle jest na wyposażeniu parafii i skorzystajmy z tego. Jeżeli prób, będzie próbował ktoś wejść, no to jednak powiedzmy, że prosimy nie, nie wchodzić, na przykład mówiąc, bo siostra będzie zła. Na przykład tak, trzeba stosować jakąś taką metodę odstraszania, bo jeżeli raz ktoś wejdzie, to naprawdę potem wejdzie już ktoś inny i o ile wujek z Helsinek zrobi pewnie ładne zdjęcie, nam przeszkadzając to już kolejny stryjek nie zrobi ładnego zdjęcia, a zrobi się tłum, czyli nie wpuszczajmy w tę przestrzeń za nadto. Zwykle o to dbają osoby przygotowujące dzieci do pierwszej komunii świętej, ale... Strzeżonego, Pan Bóg strzeże. <laughs> I teraz na koniec tej części jeszcze o czymś, co pojawiło się stosunkowo niedawno i dotyczy tak naprawdę wyłącznie osób, które filmują, mianowicie transmisję uroczystości z kościoła. Te transmisje były czasem jedynym, jedyną formą uczestnictwa w czasie pandemii, gdy były ograniczenia, jeśli chodzi o poruszanie się po świecie, czy po kraju, czy w ogóle obecność w kościele, ale jednak częściowo to zostało i czasem może się zdarzyć prośba o to, żeby zrobić transmisję takiej uroczystości, choćby dlatego. Żeby rodzina spoza kraju, z oceanu na przykład, też mogła uczestniczyć w tej formule. Także kilka uwag dotyczących robienia transmisji. Pierwsza sprawa, sprawdzamy. I to trzeba zrobić wcześniej, jakość połączenia internetowego. Najlepiej korzystać jednak z połączenia kablowego, a nie z Wi-Fi, i z połączenia, które jest na światłowodzie, bo to nam zagwarantuje, że ta przepływność będzie wystarczająca do jakości, którą sobie planujemy. Jeżeli chcemy robić transmisję dzięki telefonii komórkowej, najlepiej zaopatrzyć się w urządzenie, które pozwala nam automatycznie dobierać najsilniejszy sygnał i te strumienie puszczać tak. Żeby się nie zatkało, bo sieci komórkowe mają e, no, taki zwyczaj, że e, zatykają się w dość nagły sposób, i wtedy transmisja na, nasza powinna być profesjonalna, może się przerwać. No, w, w tym bardzo pomagają także rodzice, którzy gdzieś tam stoją z, z tyłu albo na chórze i włączają swoją transmisję. Nieduża przepływność, ale od ziarnka do ziarnka, aż e, zapcha się e, miarka. Jeżeli łączność komórkowa, to jeszcze pamiętajmy o antenie zewnętrznej do urządzenia. Odbierającego. Transmisja musi odbywać się w sposób y, y, ciągły, y, co oznacza, że jeżeli ktoś nam wejdzie w ten kadr, to nam zepsuje tę transmisję. Czyli musimy poprosić innych o to, żeby y, nie wchodzili. Na przykład to może być powiedziane na samym początku mszy, może przed rozpoczęciem mszy y, od ołtarza. Informacja od młodych czy od rodziców, czy nawet wygłoszona przez księdza, że tamsza jest transmitowana, więc bardzo prosimy nie przekraczać tej osi przed, przed kamerą. Jeżeli mamy tylko jedną kamerę, to powinniśmy ustalić z młodymi, jak ona powinna być ustawiona, żeby nie przeszkadzać w celebracji, a jednocześnie pokazać jak najwięcej. I chyba najlepiej, żeby to było ustawione w sposób. Centralny. Wtedy jest szansa pokazania i wejścia, i wyjścia, no ale centralnie, gdzie to już wszystko zależy od okoliczności, yy, yy, gdzie się odbywa ta uroczystość, czy jest duża przestrzeń, czy mała, trzeba czasem pójść na kompromisy. Warto znaleźć sobie przed rozpoczęciem transmisji kilka symbolicznych miejsc, na których może kamera się zatrzymać. Albo zacząć transmisję od niej, albo w pewnych momentach, gdy na przykład jest Komunia Święta. Wtedy niekoniecznie warto pokazywać wszystkich podchodzących do Komunii, bo potem to można byłoby, ten podszedł tam, ten nie, nie podszedł, ten przyjął na rękę, ten do ust, ten uklęknął. No, nie wiem, czy to byłoby dobre. Może wtedy właśnie warto pokazać jakiś fragment obrazu. Dobrze jest dowiedzieć się, co jest symbolicznego. Może jest cudowny obraz i wtedy tam skierować oko kamery. Potem można też na zakończenie, czyli przynajmniej trzy momenty są, kiedy takie stałe punkty warto... Warto znaleźć, to też jest oddech dla oglądającego, że nie ma cały czas akcji, 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 tylko jest ten moment skupienia takiej... Takiej wizualnej y, 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 ciszy. Warto też uwzględnić jedną rzecz. Tutaj oczywiście jest kwestia y, y, gustu, ale jeżeli ktoś przychodzi na msze, to zwykle siedzi w jednym miejscu i ma ogląd sytuacji z tego jednego miejsca. Więc warto zadać sobie pytanie, czy y, mobilność, czyli pokazywanie różnych ujęć, zbliżanie, oddalanie, takie intensywne, tak jak w telewizji, te transmisje są robione kilko, kilkoma kamerami, czy rzeczywiście w internecie, bo to jest przekaz bardziej intymny do konkretnej osoby, Osoby, czy, y, y, czy to warto zrobić, czy nie? Może lepiej jednak pokazać. Y, z tego jednego miejsca całość. Tak jakby ktoś siedział w tym miejscu i mógł czasem spojrzeć w jedną stronę, czasem w drugą. Na przykład, kiedy jest modlitwa ojcze nasz, można pokazać albo znak pokoju, to też można pokazać, ale generalnie nie szafować za bardzo możliwościami sprzętu, jeśli chodzi o zbliżanie, oddalanie czy zmianę tego pola widzenia. Oczywiście do takiej transmisji potrzebny jest statyw z porządną głowicą. Statyw musi być stabilny, ale głowica musi być idealna, żeby nam nie robiła. Skoków. No i dźwięk w transmisji nigdy z mikrofonów wbudowanych, bo one zawsze dadzą nam gorszy efekt. Minimum to jest mikrofon zewnętrzny, może kierunkowy, a najlepiej, żebyśmy mieli jeszcze źródło dźwięku, które nam. Na, na stałe zbierze sygnał, na przykład z nagłośnienia kościelnego, wzbogacone o jakiś mikrofon efektowy, który może być podłączony do miksera. Pamiętajmy, że jeżeli jest jedna osoba, to ona wszystkiego nie ogarnie, nie jest w stanie ogarnąć jednocześnie miksera z dźwiękiem, szczególnie gdy są duże amplitudy, jak wszyscy śpiewają albo jest chór. Z, z obrazem. To, to może być ciężkie. Jeżeli jest więcej osób, to robimy to tak, jak yy, jesteśmy w stanie i na ile pozwalają nam umiejętności. Podsumowując. Yy, yy. Przezroczystość, mądrość podejścia do przestrzeni, w której jesteśmy, i szanujemy innych ludzi, e, którzy uczestniczą w tej mszy e, w sposób aktywny lub pasywny, ale także szanujemy tych, którzy są z nami. E, czyli fotograf szanuje operatora, operator szanuje tego, który robi zdjęcia. Musimy o tym pamiętać, dzielimy tę przestrzeń jako wspólną. Zresztą o tym będzie jeszcze jeden film mówiący o relacjach między fotografującymi a filmującymi. To jest ważne. Bo to też pozwoli zaplanować szczególnie osobom, które początkują, jeszcze nie mają tego doświadczenia we współpracy z innymi, na co możemy liczyć, co się może stać niedobrego i jakie nasze zachowania mogą przeszkadzać innym, ale to będzie w kolejnym filmie. I jeszcze jedna rzecz dotycząca dokumentów. Dokumenty, które przekażemy osobom, które zakończą kurs, to identyfikator laminowany wielkości karty płatniczej i ten identyfikator służy do takiego operacyjnego wykorzystania podczas mszy, żeby widać było, że ja jestem tutaj uprawniony, mam, mam te uprawnienia, ukończyłem kurs. Jest też zaświadczenie papierowe. Ono lepiej, żeby zostało w domu, jest yy, przeznaczone yy, no, do takich celów archiwizacyjnych i ewentualnie gdyby ten identyfikator zginął, a to się zdarza żeby na podstawie tego zaświadczenia można było przygotować duplikat, ale czasem też się zdarza, że dla księży identyfikator to za mało. No więc jeśli wiemy, że trafimy do takiej parafii, to warto może zalaminować sobie zaświadczenie i włożyć do plecaka czy do torby, jakby było potrzebne to wtedy identyfikator operacyjny podczas działania, zaświadczenie możemy pokazać, ale generalnie miejscem zaświadczenia jest safe. В дом.